Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku w dzisiejszym. Jak pewnie dużo osób czekało już na ten odcinek, zajmiemy się turbosprzętem. Odkładało się to bardzo długo, no ale mam teraz chwilę czasu, więc zajmę się sprzętem. Kurde, boję się, że może sprzęgło tego nie utrzymać, ale jak w lącie nie utrzymuje, więc tutaj raczej też to utrzyma. Więc no, ściągniemy, na razie zrobi górę, ocenimy stan korby, mam nadzieję, że korba będzie ok. No i tyle. Nie będę tu zbytnio dużo szukał, bo nie ma co. Więc kamerka na statyw i rozbieramy sprzęta. No i dobra, silnik rozebrany i jestem w kropce. Nie wiem za bardzo, co teraz robić. Jaką decyzję podjąć, ponieważ jest to bardzo trudne dla mnie. Tłok jest trochę przytarty, ściągnąłem go całkowicie. Kurde, w tym silniku coś tam może być, jakieś drobinki. Głowica odeszła bez żadnego problemu. Coś słabo była jakoś chycona, nie wiem, o co to chodzi. Mogły być przedmuchy, dlatego też tak mi dziadosko ten pitbike chodził. Tutaj widzicie błota pełno, widzicie? Tutaj normalnie błoto podchodziło aż kurde w głąb uszczelki. Jest całkowicie no, kiepsko wyczyszczone i nie siadła głowica i dlatego też ta kompresja troszeczkę była słabsza i nierówno pracował, tak jakby kurde ciśnienia zaworu nie trzymały, chociaż wydechowy widać, że były przedmuchy na wydechowym zaworze. Szpilki wyczyściłem niepotrzebnie, potem jak przeczyściłem je, no to wtedy moglibyście zobaczyć sobie, szpilki były uwalone z błota, 3 czwarta nie, no i to też zobaczymy, jak rozbiorę głowicę później. Ta olejowa też taka, jak i z takim nalotem błociastym. Aja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 j
dziwne, że to w ogóle chodziło.
No i w silniku też trochę syfu i przez to całe błoto, przez to wszystko jest tłok przytarty. Mam nadzieję, że głowica koniki, nie koniki, tam będzie ok. I tak będę ją robił. A silnik możecie napisać, nie wiem, decydujcie. Jest duże prawdopodobieństwo, że ten silnik wybuchnie po moich modyfikacjach. Po paru przejazdach jest duża opcja, że korba się wysypie, wszystko wyleci dołem, jeśli coś tam się zblokuje. No i nie wiem teraz za bardzo co robić, bo w teorii no to pasowałoby cały silnik rozebrać na czynniki pierwsze, przepatrzyć, przemyć i złożyć, lecz nie chcę za bardzo tego robić, bo to już są koszta. Jeśli coś tam wyjdzie do roboty, będą koszta dość spore, na co nie mogę za bardzo sobie pozwolić. A silnik tak czy inaczej może się wysypać. Więc kurde, no nie wiem. Nie wiem za bardzo co teraz robić, tak wam szczerze powiem. Rozpoławia ten silnik, czyści to tam wszystko, nowy komplet uszczelek, olej, oczywiście to i tak wleci olej nowy. Tak czy inaczej, ale trzeba byłoby nowy komplet uszczelek. Łożyska, nie łożyska, wszystko tam przepatrzyć, uszczelniacze, nie uszczelniacze, wymyć wszystko dokładnie, porozbierać go do drobnej śrubki, skrzynie, nie skrzynie i od nowa wszystko przesmarować. No i mi się wydaje, no kurde, odsunie się to trochę w czasie, no i tak się prawdopodobnie wtedy może silnik wysypać, jeśli pójdzie coś nie tak. Teraz się zastanawiam, czy w ogóle nie zrobić opcję numer 2, bo tamta pierwsza to jest to rozbieranie i czyszczenie. Opcja numer 2 to będzie, robię głowicę, przerabiam ją pod turbo, odprężam trochę silnik, tylko trochę, bo miałem drugą taką fajną, taki fajny patent, no taki patent, no taki fajny pomysł, jak to ogarnąć tutaj, ale kurde, frezarki nie mam, bo jak wiecie, no odprężę silnik, dowalę mu więcej paliwa i to wszystko, będę musiał przestawić zapłon, żeby się to wszystko mi zdążyło spalić w cylindrze. Moja druga sugestia jest taka, żeby deczko tylko przestawić zapłon, nie tak dużo, bo zanim turbo wstanie, no to wiecie o co chodzi, kto się zna. I dowalić tutaj drugą świecę, lecz kurde, nie mam frezarki, no. Opasowałoby kąt ustawić i wpierdzielić tutaj pod kątem drugą świecę, żeby były dwie świece. Wtedy nie będę miał problemu z przestawianiem zapłonów. Miejsca jest na drugą świecę tutaj, w tym miejscu. Jakby były dwie świece, zapalałoby mi się paliwo od dwóch stron. Wtedy nie będę potrzebował tak aż strasznie drastycznie cofać zapłon. Tutaj ewentualnie potem dorobiłbym jakąś tulejkę taką, żeby akurat tu będzie pod kółkiem, nie? Kółko się kończy tu, akurat bym się wpierdzielił tu, ta śruba nie jest taka aż strasznie istotna, ta, więc jak nie będzie tej śruby, to mi się wydaje, że głowica nie odfrunie. No nie wiem, ja bym się uparł, to by to wcisnął, no drugą. Kurde, normalnie z tymi pomysłami, ewentualnie zostawię to na razie na jednej świecy, a potem będę się bawił no, na dwie, no. No. Pomysł był dobry, ale brakuje maszyn, no. Frezarki brakuje, kurde. Frezarki brakuje. Byłaby frezarka, byłoby lepiej. Zobaczymy jeszcze to kółko, jak wychodzi, żeby nie było. Miejsca tu pod spodem jest. Wcisnąłby tu drugą świecę spokojnie tu pod skosem. Tak na styk. No. Mięsa. Ja by się uparł, to by to zrobił. Chyba, że na razie sobie to odpuszczę tak samo. No nie wiem, kurde. Powiem wam. Nie chcę znowu tego tak strasznie przyjanuszować, bo chciałbym to tak, żeby to troszeczkę działało. Logicznie działało, może nie musi ładnie wyglądać, ale żeby to
no pracowało. Dlatego też tak, kurde, myślę nad tą drugą świecą. Nie mogę się decydować, muszę popatrzeć na internecie, jakby to zrobić z maszynami dostępnymi, jakie mam. A zarazem, żeby nie było nie wiadomo ile zabawy, żebym się nie bawił z tym tydzień i potem na końcu spierdzielił głowicę. No, mam nadzieję, że rozumiecie. No. U mnie w okolicy też nie ma tak za bardzo nikogo z frezarką, takiego, żeby takiego kompetentnego. Najlepiej, żebym sobie to zrobił sam, sam, a nie oddawał komuś, bo ktoś może mnie nie zrozumieć i spierdoli mi robotę. No, więc taki jest plan. Cewkę załatwiłem sobie na dwie świece, więc z tym by nie był problem. Dwie fajki, dwa przewody, iskra w tym samym momencie. Z tym by nie był problem, lecz problem jest z samym wywierceniem się tu pod odpowiednim kątem, potem z nagwintowaniem tego. To też jeszcze nie jest aż taki problem. Największym problemem będzie dorobić jeszcze tą tulejkę i nagwintować to wszystko, żeby to się fajnie trzymało. Muszę to rozgryźć. Na razie sytuacja nie jest ciekawa. Daję wam do... Możecie sobie tam przemyśleć. Możecie się zadecydować, nie wiem, czy rozbieramy ten silnik, myjemy go w środku i składamy, czy na razie sobie odpuszczam. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie chodzić. Jak będzie wszystko chodzić, wtedy dopiero rozbiorę. Bo może być tak, że będę potrzebował tak czy inaczej jeszcze jakieś modyfikacje, albo ewentualnie nie będzie to chodzić tak, jak będę chciał. To przy okazji, za tym drugim rozbieraniem, no to wtedy się pobawię i dowalę drugą świecę i wymyję ten cały silnik w środku. No, możecie mi napisać, jakie macie sugestie. Zobaczymy. No. Na chwilę obecną nie jest kolorowo. Co do cylindra, no tutaj dorobimy podkładki, zwiększymy pojemność i zeszlifuję troszeczkę ten tutaj tego tłoka. Zjadę troszeczkę tłoka. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco silnik odprężony, że dowalimy mu więcej tylko paliwa i powietrza. Dobra, ja nie jestem specjalistą, nie będę mieszał, bateria mi już mruga, więc zaraz padnie. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym prawdopodobnie już zajmiemy się głowicą, modyfikacją głowicy, czyli te zawory, nie zawory, sprężyny i kurde, porting WRC style. Więc zachęcam też do poprzednich filmów, a ja uciekam. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!